Są jakieś takie sfery życia, w których satyra nie powinna przekraczać granic? Nie ma. Pojęcie granic jest umowne. Przecież można granice przesunąć i tak dalej. Ludzie zapominają błyskawicznie, wybaczają. Ja się na takie rzeczy nie nabieram. Pamiętliwość jest podstawą satyry. Kiedyś Sawka czy inny Mleczko mieli zdecydowanie łatwiejsze życie. Dzisiaj każdy z nas może być satyrykiem. Sekundę wystarczy jeden dobry mem. Henryk Sawka już za chwilę będzie naszym gościem. O granicach satyry dziś będziemy rozmawiać już za moment. Jak wchodzisz na imprezę, wszyscy, no tak, no Sawka, no to taki wesoły, on no, zaraz coś powie. Każdy oczekuje żartu za żartem. Absolutnie. Z satyrą się nie da skończyć, prawda? To jest taki zawód na zawsze. Tak. Pytałem się kiedyś Staszka Tyma, mówię, czy ja długo będę musiał tak, no, mówić do końca życia.